I mamy drugi dzień. Jedziemy na Policę zobaczyć Głuszca. Pogoda cieplej niż wczoraj, ale troszkę więcej chmur, nie ma bezpośredniego słońca jak na razie. Zobaczymy jak będzie. No i mamy pierwszy wypych dzisiaj na Policę. Patrząc okiem to tak no około 40 stopni jest pochyły. Wow. Stoję tak na pniaku. I jak się spojrzy w jeden punkt, to aż człowiek się kołysze jak na morzu. Ale Tatry się nam tam odsłaniają. Piękna sprawa, jeszcze śnieg dobrze leży. Dużo tego śniegu. Jesteśmy już blisko. Wypychu mieliśmy ponad godzinę wprowadzania. No i zbliżamy się do miejsca katastrofy lotniczej z 1969 roku. Niedaleko szczytu. No i zaczyna wiać. Jest okazja porzucać się gałkami i zrobić co można zrobić? Bałwana. Także mamy taki, wiesz, takiego bufola, wiesz. Pamięci ofiar katastrofy samolotu AN-24 PLL LOT 2.04.1969. No, sporo ich tu zginęło. No i mamy Policję 1369 rower w wersji enduro.
Co to było? O kurde. Uwaga! Dzięki. Zjechaliśmy do schroniska. Hali Krupowej 1125. Właśnie. Takie dobre trunki. Królowi ciszy. Łosiet. Oho, kółko pękło. Ale zajebał. Nie, dobrze. Nie jest dobrze. Jestem zgrudotany nieco. Jedź, Marek. Misja do wykonania. Marek jedzie jako wybraniec do sklepu, do Jordanowa. Ma 15 km po szczytach, bo jest do 14 sklep, a mamy dzisiaj sobotę. A my tu gniemy i będziemy robić z drewna chyba to kółeczko. Z drewna zrobimy kółeczko, jak już dojedziemy kawałek. No to przygoda się szykuje niezła. Operacja. Patent zjazdowy. Nowa linia łańcucha. No nic, będziemy jakoś jechać powoli. A Marek niech misję wykonuje. Hej. O nie. Nieźle. Nieźle jest. Ale nie widać śladów tręka.
i na czerwony. Bukowy las na czerwonym szlaku, pięknie, prosto, tyki. O, mamy piękny, stromy zjazd. O kurde, trzeba siąść na koło. Dobra, poszło. Dobra, hopa, jada. O, kamień. Ale dzisiaj rama dostanie. A muszę to w ogóle. Pora? Jasno. O, w mordę. Jesteśmy pod sklepem. Marek uratował sytuację. No, Marek jest gość. Dojechał do Jordanowa. Tak. Widział mural. Opowie nam później. O, pan z serwisu nas uratował. I wszystko pięknie działa. Marek dobrał pod kolor. I jedziemy dalej. Trochę skróciliśmy trasę. Ze względu na awarię, czas nam już się pozwolił, żeby dojechać do samochodu. Jeszcze trzeba wrócić jakieś 400 km do domu. I kończymy trasę. Trochę skrócona, zostało nam do samochodu parę kilometrów. Ale za to jakim pięknym widokiem. Na bagnę u góry.